Na stadionie w Tarnobrzeskiej Wielowsi odbyły się miejskie zawody sportowo-pożarnicze. Udział w rywalizacji wzięły jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Tarnobrzega. W tym roku swoje umiejętności zaprezentowało 17 drużyn. Celem było przede wszystkim sprawdzenie sprzętu oraz podsumowanie kolejnego etapu szkolenia. Kto tym razem okazał się najlepszy? Miejskie zawody sportowo-pożarnicze tradycyjnie rozpoczęły się od uroczystego przemarszu i prezentacji wszystkich drużyn. Cykliczna rywalizacja jest organizowana przez Miejski Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystko odbywa się przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, która wystawia zespół sędziowski i czuwa nad przebiegiem zawodów. Od lat zawody sportowo-pożarnicze były takim sprawdzianem wyszkolenia i umiejętności naszych strażaków z miasta Tarnobrzego w zakresie posługiwania się sprzętem, ich sprawnością fizyczną i tym podobne. Zawody przyjęło się, że w mieście Tarnobrzego organizujemy co roku. Regulaminowo mogłyby one odbywać się co dwa lata, ale my organizujemy co roku przy wsparciu prezydenta miasta Tarnobrzega. Cykliczne zawody, owszem, mają duże znaczenie, bo to jest jednak sprawdzenie sprzętu, sprawdzenie gotowości i też w tym roku są to eliminacje zawodów wojewódzkich, więc zwycięzcy pojadą na zawody wojewódzkie. To jest raz, chociaż jak sami Państwo widzicie, obecny czas, nawet w ostatnich dniach byliśmy ze względu na złe pogody postawieni w stanie gotowości. W tym roku gospodarzami zawodów były jednostki z Wielowsi i Sielca. Tradycyjnie rywalizacja odbyła się w czterech kategoriach. W sumie w Tarnobrzegu jest 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 3 działają w szeregach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niestety w tym roku jedna jednostka nie mogła wziąć udziału w zawodach. Startuje 7 dorosłych drużyn. Nie startuje z powodów, zaraz wyjaśnię, drużyna z Dzikowa, ale ponieważ jest w działaniach zabezpieczających dzisiejsze biegi w Tarnobrzegu. Także nieraz jest tak, że musimy coś wybrać. Startuje nam 7 młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są chłopcy, dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat, ale nowością jest, że będą poza konkurencją startować 2 dziecięce drużyny pożarnicze. To są dzieciaczki od 6 do 10 lat z Sobowa i Zakrzowa. Przede wszystkim to jest bardzo dobra zabawa, ale głównie chodzi o to, żeby sprawdzić się, jaką mamy formę sportową. Strażacy muszą być przygotowani nie tylko do działań ratowniczych, ale też sportowo, fizycznie. Ale też potrzebujemy spotkać się, zapalić razem ognisko, porozmawiać, wypić kawę, herbatę. Dlatego te zawody mają jedno, że sprawdzamy się sportowo i jaką mamy kondycję, ale druga sprawa też nasze spotkania. 8 jednostek w mieście i potrzebujemy czasami, żeby te zawody odbyły się w jednym miejscu, żeby wszystkie jednostki wzięły w nich udział. Także to jest taka integracja. Wystartowały także 3 drużyny w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych. By osiągnąć dobry wynik, trzeba być sprawnym, szybkim i posiadać odpowiednie umiejętności. Liczy się także wiedza i precyzja oraz zgranie całej drużyny. Połączenie wszystkich tych elementów to gwarancja dobrego wyniku. Konkurencje we wszystkich drużynach są podobne. Sztafeta i ćwiczenie bojowe oraz musztra. Rozgraniczenie jest na dorosłych i dzieci. Dorośli mają troszeczkę inną sztafetę i ćwiczenie bojowe już takie na ostro, z wodą, z dużym ciśnieniem, z motopompami, a dzieci mają swoje ćwiczenie bojowe, bardziej takie bezpieczne, czyli hydronetki, ale też wszystko z wężami, z naszym sprzętem, którym się na co dzień posługujemy. Ochotnicy są bardzo dobrze przygotowani na wszelkiego rodzaju zdarzenia. Mamy sprzęt wysokiej klasy, ale i wyszkolenie nasze też jest bardzo dobre. Dlatego sprawdzenie się sportowo to jeszcze udowadnia to, że my jesteśmy nie dość, że wyposażeni w dobry sprzęt, to jeszcze jest sprawni fizycznie. To, co mamy zarejestrowane statutowo i organizacyjne, to wszyscy są. No mówię oprócz tego przypadku, że ktoś te działania dzisiejsze zabezpieczające na rzecz miasta, zabezpieczające ten bieg musi wykonać, więc przy naszej wspólnej decyzji z zarządem OSP Dzików podjęliśmy, że oni jednak będą zabezpieczać te zawody. Ostatecznie kolejny raz klasę pokazały drużyny wystawione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielowsi. Gospodarze wygrali w kategorii męskich drużyn pożarniczych, a także w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych i rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców wygrała drużyna z Sobowa.
Jest praktycznie 100 dzieciaczków. To na 8 jednostek, które w mieście służą, jest to naprawdę duża siła. Najgorzej, że coraz więcej ciężaru na nas spływa i nasze jednostki do tych zawodów coraz ciężej się jest przygotować, bo zakres obowiązków codziennych jednak powoduje, że brakuje czasu na te ćwiczenia. Zadania, które ma Państwowa Straż Pożarna na swoich obowiązkach, zdecydowanie trudniej by było wykonywać bez ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicze straże pożarne to jest dużo więcej strażaków niż Państwowe Straży Pożarne. Dlatego przy większości zdarzeń oni są pierwsi na miejscu, oni są tymi jednostkami, które dojeżdżają pierwsze, podejmują pierwsze działania, a Państwowa Straż Pożarna dojeżdża dopiero w drugim rzucie, dlatego że jednostki miejscowe są zawsze bliżej.